Luwe, czyli jeden z tych klimatyzatorów, który wciąż podbija serca naszych klientów. To wyjątkowy model pod wieloma względami. Paweł, przyznaj, że zrobiło nam się dzisiaj tutaj nieco luksusowo. Wystarczy tylko spojrzeć na ten design. Miłośnicy prostej i eleganckiej formy z pewnością zdecydowaliby się na montaż tego urządzenia w swoich stylowych przestrzeniach. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Widać to już na pierwszy rzut oka, chociażby po samej żaluzji, która idealnie przylega do obudowy urządzenia, tworząc niemalże jednolitą bryłę. Dodatkowo srebrne lamowania ciągnące się po całym obrysie urządzenia. Widzimy po boku również delikatne przetłoczenia. Coś, co szczególnie powinno przykuć naszą uwagę, to także świetne parametry tego urządzenia. Czy to możliwe, aby klimatyzator był jednocześnie świetnym uzupełnieniem aranżacji wnętrz, jak i niezwykle wydajnym urządzeniem do ogrzewania i chłodzenia? Luwe jest tego idealnym przykładem, ponieważ mamy tutaj oczywiście, tak jak wspomniałaś, design, ale i również doskonałe parametry pracy. To urządzenie charakteryzuje się SER-em, czyli parametrem dla chłodzenia na poziomie 8,5 i dla ogrzewania SCOP na poziomie 4,6, co oznacza, że to urządzenie średnio w ujęciu sezonu grzewczego generuje aż 4,6 razy więcej mocy grzewczej niż pobiera mocy elektrycznej. To jest niezwykle istotne. Dodatkowo Luwe występuje w wersji single, czyli jedna jednostka wewnętrzna połączona z jedną jednostką zewnętrzną w wariancie 3,5 kW. Przy takich parametrach domyślam się, że Luwe to jeden z tych klimatyzatorów, który świetnie poradzi sobie podczas zimy. Dokładnie tak. Luwe to urządzenie, które jest dedykowane do ogrzewania jako jedyne źródło ciepła. Może pracować, kiedy na zewnątrz mamy temperaturę nawet minus 22 stopnie. Co ciekawe, urządzenie to posiada wbudowany zawór rozprężny, oczywiście pakiet zimowy, czyli grzałkę tacy ociekowej oraz wygrzewanie karteru sprężarki. Co przydatne, to funkcja podtrzymania temperatury 8 stopni, w które to urządzenie też jest wyposażone. Szczególnie może się przydać wtedy, kiedy w danym domu, pomieszczeniu nie przebywamy stale. Wtedy to urządzenie monitoruje cały czas temperaturę w tym pomieszczeniu i nie dopuszcza do jego wychłodzenia, ponieważ kiedy temperatura spadnie poniżej 8 stopni, urządzenie to uruchomi się w trybie ogrzewania, podbijając tą temperaturę. O czym warto wspomnieć, to to, że oczywiście to urządzenie znajduje się na liście zielonych urządzeń, czyli liście ZUM. Oznacza to, że jest zweryfikowane przez Państwowy Instytut Badawczy i możemy na nie otrzymać dofinansowanie. A jak wypada pod względem funkcji? Tak jak wspomniałeś już na początku, urządzenie to jest wyjątkowe pod wieloma względami. Posiada również liczne funkcje. Żaluzja, która, tak jak wspomnieliśmy, idealnie przylega, jest również żaluzją 180 stopni, która może pracować w dwóch płaszczyznach, dzięki czemu możemy precyzyjnie kierować powietrzem w kierunku góra i dół. Dodatkowo automatyczne żaluzje 4D, czyli automatyczne żaluzje pionowe, którymi możemy sterować za pomocą pilota. Szczególnie przydatna funkcja, kiedy na przykład jednostka zamontowana jest gdzieś wyżej. Warte uwagi są również perforacje na tych żaluzjach pionowych, czyli technologia windless. Żaluzje te mogą się całkowicie zamknąć, dzięki czemu nawiewane powietrze jest maksymalnie rozproszone, nie powodując przy tym odczucia przeciągu. W technologii windless, w trybie super cichym, Luwe generuje zaledwie 18 dB głośności, co sprawia, że jest niezwykle ciche. To, co szczególnie przykuło moją uwagę, to również funkcja snu. Na czym ona polega? Funkcja snu to specjalny program, który polega na tym, że temperatura nawiewu powietrza w trakcie naszego snu jest na bieżąco modyfikowana po to, aby zapewnić maksymalny komfort snu i zoptymalizować zużycie energii. Natomiast co ciekawe, urządzenie to posiada również wbudowany czujnik zmierzchu, który sprawia, że po wyłączeniu światła urządzenie to wycisza dźwięki i wyłącza wyświetlacz. Natomiast po włączeniu światła urządzenie wraca do standardowego trybu pracy. Brzmi to bardzo ciekawie. A co z jakością powietrza? W przypadku modelu Luwe jest tutaj również bardzo dobrze, ponieważ posiadamy aż 10-stopniowy system zdrowego powietrza Pure Stage. Na czym polega ten system? Składa się on z następujących elementów, takich jak filtr elektrostatyczny o gęstości HD, pozłacanych lameli wymiennika jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, które posiadają bardzo dobre właściwości antybakteryjne oraz poprawione właściwości samoczyszczące. Dodatkowo dwa filtry, 3 w 1, i takie funkcje jak automatyczne oczyszczanie iClean, które polega na procesie cyklicznego maksymalnego wychładzania i wygrzewania wymiennika jednostki wewnętrznej, co sprawia, że pozbywamy się niepożądanych bakterii i grzybów.
oraz funkcja automatycznego czyszczenia AR, która właśnie zapobiega namnażaniu się tych grzybów i bakterii, ponieważ osusza ona wymiennik jednostki wewnętrznej po zakończeniu pracy w trybie chłodzenia. A co z modułem Wi-Fi? Czy Luwę mogę sterować aplikacją? Oczywiście, że tak. Model Luwę posiada już standardowo w zestawie modem Wi-Fi, dzięki któremu możemy zainstalować aplikację na naszym telefonie lub tablecie i zarządzać urządzeniem zdalnie. Dzięki tej aplikacji możemy m.in. ustawiać harmonogramy pracy takiego urządzenia, czy też zintegrować z inteligentnym domem poprzez Google Assist lub Alexa. Podsumujmy. Wyróżnia go wyjątkowy design, naprawdę bardzo dobre parametry pracy i liczne funkcje, które wpływają na komfort w użytkowaniu. Dokładnie. Czego chcieć więcej? Mamy tutaj kompleksowe urządzenie na najwyższym standardzie pod każdym względem. Po takiej prezentacji modelu jestem pewna, że Luwę z pewnością zainteresuje każdego, kto poszukuje niezwykle wydajnego i nowoczesnego klimatyzatora. Jeśli macie go u siebie, koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wasze wrażenia. A jeśli to właśnie Wy jesteście w trakcie poszukiwania idealnego klimatyzatora dla siebie, to zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą na stronie www.rotenso.com, gdzie w zakładce Dystrybucja znajdziecie autoryzowanego instalatora w swojej okolicy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!